Hej, hej ludzie, z tej strony Hibato. Teraz jesteśmy w wiosce tej pierwszej, właściwie w obozie, który odbiliśmy. Mamy tutaj dwa questy poboczne. Myślę, żeby sobie najpierw zrobić. Poprzednio zaczynaliśmy od zwierząt, to teraz zróbmy sobie na przemian. 175, ok. Przejdę meduzę, ale ja chciałbym tego dotrzeć do wypadnowa. Aha, dobra, ja już to aktywowałem. Daleko to nie jest, bo jest. Przejdziemy się po prostu z Budzisza. Okej, to roślina, myślałem, że coś nadciągnę. Okej, trochę ich tam jest. Trochę ich tam jest, bo oznaczajmy sobie ich. To podstawa podstaw. Ślizgiem przeniknijmy dalej. Tego już bym chciał sobie wyeliminować, także a chyba ruszą we dwóch. Jakby to zrobić? Czekajcie, chwilę. Teraz ten chyba tylko usłyszy, tak? Nie. O, jak w drewienko wezmę walne, puknę, to wtedy... O, co tam się dzieje? Dobra, gościu. Żebym trochę to teraz źle zrobił. Pójdziemy sobie do tych krzaczków obok. On sobie tak fajnie przyjdzie. Cześć. Dobra, jeden padł. No nie mówcie, że ktoś to zauważył, ej. Tak być nie powinno. No dobra, on tu sobie za chwilę przyjdzie. Dobra. No, bierz tą broń. Jeszcze przeżył! Dobra, coś się będę. Okej, okay, aha, tu rakiet przyjechali, okej. Okay. Dobra, zadanie wykonane. Jeszcze hajsiwo na tyle leży. Z miłą chęcią podniosę. No sporo tego było tam. 60 sztuk dolców, plus jakieś itemki. Dobra, gdzie jest ich mistrzu? Mistrzu jest tutaj. On zazwyczaj ten, co mi jest poszukiwany, ma coś, no właśnie, 100 hajsu, kurde, plus jeszcze za tego, za wykonanie questa, no to dosyć solidna wypłata, nie? Bambusy mnie biorą i przytykają. Dobra, nie, nie miał sensu. Okej, okay, jeszcze nam jedno zostało zadanie, cześć. No. Mianowicie polowanie na dzikiego zwierza. Zapoluj na wściekłe psy ze strzelbą, którą otrzymasz we wskazanym miejscu. Okej. Okay. Ile? 300 metrów. No to sobie podjedziemy. Tak do 200 będę przed pieszo. A tak to... A tak powyżej 200 to podjedziemy sobie czymkolwiek. Jeżeli was to interesuje oczywiście. Już wątpię. Można podróżować, nie? Okej, okay. W wskazanym miejscu, no to mamy wskazane miejsce. Co chwilę mi się kichać chce, naprawdę. Nie wiem, co to może być. Mam nadzieję, że nie początki choroby, bo się srogo zdenerwuję. A pozostało 5 zwierząt. Ze strzelby to nie będzie chyba problem upolować. Jak ja mam tu wejść? Kurde. O, było blisko. Dobra, blisko. Blisko jednak daleko. I deszcz pada. Dobra, gdzie te zwierzaki?
gdzie te zwierzaki? Dobra, może użyjemy mikstury. Myślę, że będzie szybciej, łatwiej i w ogóle instynktłowcy może widzieć zwierzęta dzięki ich zapachowi, odstraszać nieco straszacza. Pod siódemkę możemy wziąć. Dobra, dajmy pod siódemkę. Gdzie jest siódemka? Tu jest siódemka. Gdzie oni są? No i co? A dobra, tutaj są. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Cześć. Który kolejny? Ty. Potem który? Chodź. No chodź. I jeszcze jeden, poczekam aż podbiegnie. Tak. Poszli. Dobra, zbierzemy sobie parę skór. Może się do czegoś przyda. Zobaczymy. Dobra, chyba starczy. A! Zapomniałem o jednej rzeczy. Mamy punkty umiejętności do rozdania. I właśnie tak sobie myślę, co by tu wziąć. Śmierć z ziemi, kontrola oddechu. Myślę, że bardziej troszeczkę w survival teraz pójdziemy. Podwójna śmierć z przestworzy, no no. Okej. No może tak. Dodatkowy segment się przyda. Częściowo opróżnione segmenty paska z drewna regenerują się szybciej 50%. To raczej już... No, zazwyczaj się potrafię leczyć już do pełna. Seria eliminacji też by się przydała, ale muszę ukończyć misję. Dobra, druga pająka. Bez śladów się przyda, jako ukrywanie tego progu. No właśnie, to będzie bardzo pomocne. Podstawy ogrodnictwa, dwukrotnie więcej roślin zbieranych, to nie za bardzo. Przeładowanie w biegu, o, to jest to, czego mi brakuje. I mam jeszcze jeden punkt. Na to nic nie mamy, rzut nożem. Ofiary zabójstwa wręcz. To za mało. To za mało. I jeszcze mamy pelikan. Nie, to czapla jest. Czapla. Dobra. Weźmy to przetrzymywanie. Granat. Pojawiły się nowe tatuaże. Wow. O Jezu, ja mu teraz strzelbę. Mam nadzieję, że łuk zostawiłem, tak? Tak, dobra, łuk zostawiłem. Nie jest tak źle. Myślę, że ruszymy z tym, co mamy po prostu. Trochę tego jest. Strzelba się teraz przyda. Trafiłem. Słyszę tych dziadów w czerwonych kubraczkach. Nazwijmy ich czerwone kapturki. Dobra, gdzie tu jest jakiś wóz? No to 700 metrów to... Tak nie za bardzo, żeby z buta iść. Na piechotę. Na piechotę. Nie z buta, tylko na piechotę się. No, autentyk. Trochę daleko. Coś mnie wokół ubiera. To niedobrze. Oho, świnie słyszę, ale czy świnie mi są teraz potrzebne? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Okej. Tak jednym strzałem jakbyśmy dwóch zamatwili. O Boże, ale dobra, najpierw tego z tyłu. Pyk. Uratowani. Coś tam słyszę, że jedzie. Szukamy sobie ciało. Przy okazji weźmiemy troszeczkę amunicji z tego. Nie, mam full, prawie. Przeładujmy. Okej. Teraz mamy full. Dobra, zostało tylko 400 metrów. To w sumie już nie tak dużo do przejścia. Tam widzę obóz jakiś. W sumie jest niedaleko.
pytanie, czy teraz to zrobimy. Wiecie co, ja mimo wszystko zrobiłbym to już po misji. Coś mi się wyświetliło. Aha, kwiat, dobra. Kwiat nie jest taki ważny. Ciekawe, czy ich ustrzelę tak w drodze. Zabiłem kogoś. Teraz nie trafiłem. Perfekt. Zawodowy snajper. Szkoda, że mi tak w CS-ie nie idzie. Nie potrafię grać w CS-a, szczerze mówiąc. W 1.6 to o Jezu. Siałem pogrom wszędzie. Na każdej serwerowi. A w tym CSGO nie wiem. Coś mi nie idzie. Jakieś takie... Feeling jest inny. Naprawdę inny jest feeling. Tak dla mnie. Dobra, ileś tam jest. Tych dwóch śpi? Nie, oni nie żyją. Dobra, tu jest jeden. I teraz by się łuk przydał. Amunicja do snajpiry... Do snajpiry... 4 tylko. To też mało. Także póki co ze snajpery nie będę korzystał. Rzuć kamienie, no to ja to wiem. Tylko myślę, żeby się tak jakoś przekraść za niego dosyć. Fajnie, ciekawie. Okay, Jason. Time to take out those pirates. By go upić i wtedy będę miał wolne pole do popisu, jeżeli chodzi o przeskanowanie ich tam. Pyk. No i sobie teraz ukryjemy. Ej no, a jak się ukrywa? Miałem przytrzymać. Za późno. Mamy wrak. Meduza. Beczki, nie beczki. Coś ich tutaj nie ma. Tak sobie podejdę. W chaszczach. Ale coś ich tutaj nie ma. Tam są. Jest dwóch, jest jeden, drugi. Okej, okay, jest kolejny. To tych dwóch zabiłbym z miłą chęcią, wiecie, tak. Zaraz ją ten wezmą i odkryją. Tak, na raz, jednym strzałem. Już mi się nie uda, niestety. Za długo wzlekałem. Okej, okay, ten jest tutaj. Moment, że zauważę, jak sobie przejdę tutaj. Za kamionki. Chyba nikogo już tam nie ma. Non stop mi się myli przycisk. Jak to? Jakim cudem żyje? No nie no. Bez jaj. Dobra, już po ptoka. Chciałem podejść cicho, ale nie wyszło. I flara jeszcze poszła, zarobiliście. Ale to schrzaniłem. Dobra. Zniszczyli dane. Trzeba było po cichu. Mission failed. Trudno się mówi. Zaczniemy jeszcze raz. Zacznijmy jeszcze raz. Cześć kolego. Cześć kolego. Zobaczmy, teraz przytrzymam. No i dalej. Co się właśnie stało? Wystrzeliło go w powietrze. No tu jest dwóch. Myślę, że jeszcze ktoś jest na meduzie. No tam jest jeszcze dwóch. Zetka, proszę bardzo. O, rany, rany. Jak ich tutaj podejść ciekawie? Dosyć. Dobra, tutaj idzie już jeden. Pytanie, czy ja mam jak go zabić? Zabić, ubić. Dobra, tam się patrzy, gdzie. Niech on tutaj podejdzie, tutaj. O, chodź. Poczekaj, w beczkę ci walnę. W beczkę. O. Słyszałeś? Nie? Ci w kamień walnę tam. Teraz słyszysz? Słyszysz, prawda?
Ja nie mam eliminacji z góry, a teraz by się przydała jak jasna cholera. Czyli teraz beczkę walmę. Beczkę chciałem. Teraz pudełko, jeżeli trafię. Trafiłem. To trafiłem. Dobra, da radę. Tutaj chyba go... Co się dzieje z tymi ciałami? Okej, okay, jedno mamy. Kod częstotliwości pierwszy. Chyba nikt tego nie usłyszał. Bardzo dobrze. Zostaje mi 4 naboje. Na ich dwójkę. Okej. Nikt nie wykrycia. Jezu, kichać mi się chce. Boże, wow. Nikogo nie ma, ich tylko dwójka jest tutaj. Okej. Dobra, jeżeli to nie strzelnie, to będzie gitara. Pięknie. Teraz tylko przeszukać cielska. I miejmy nadzieję, że nikogo już więcej nie było. Bo jak byli, to wykryją, to będzie cienko. I... Już? Nie, to jeszcze nie wszystko. Gdzie mogą jeszcze być? Tam kogoś słyszę. Może pójdźmy górą. Pójdźmy górą. No, to mi da lepszy widok na pewno. Lepszy widok na sytuację. Tutaj gdzieś są, tam są. Jest jeden, ale to nie o niego tutaj chodzi. Jeszcze jeden gdzieś jest. To nigdzie. Gdzieś na pewno obok jest. No właśnie, o tutaj jest. W sumie to nie będzie aż takie trudne. Przyjdziesz? Nie przyjdziesz. Teraz przyjdziesz? Przyjdziesz. Okej. Tak, patrz. Wallhack. Wallhacki można grać. Nie no. Jestem przeciwny cheatom. No nie, nie, nie! Czemu nie atakujesz? Ja pierdzielę! Ej! Jason! Wytyfy! O co się właśnie odwaliło? Co się stało? Dlaczego? Dlaczego go nie atakował? Naciskałem F przecież. Ale pieprzony bullshit, ja pierdzielę. Ale bullshit. Co za bullshit, normalnie cieknie mi z nosa. No to niepokojnie, to szczerze mówiąc. Ale bullshit. Co to był za pieprzony bullshit? Ja pierdzielę. Przeżywam. Dobra, jeszcze raz zrobimy to. Tam są te cielska. Szczęście mamy punkt kontrolny, to się tak dużo nie straciłem. Teraz go zarypię po prostu ze snajperem, nie będę się pieprzył. Idź, idź. Chociaż eliminacja da mi, by mi dodatkowe punkty. Nie wiem. Po sprawie, nie będę ryzykował. Czy to wszystko? Teraz radio, okej. Okay. To już w sumie w dupie. Ale pieprzony bullshit, ja pierdzielę. Nie zdzierżę.
Dobra, idziemy teraz do rady, to już karabin szturmowy. Dzień dobry. Nie ma nikogo. Dziwne. Bass is recording ransom videos at PC. He's ransoming them. I was told to line up buyers. Do it. After the money from the parents show up, the kids go onto the black market and we deliver them to the buyers. Double the money. Daddy likes. Hey, calm the chatter. Someone triggered an alarm at the Medusa. Morons. Live closest. I can see it right now. Shit, they're coming for me. I'm ready. It's now or never. Zgaduję, że będzie tutaj ich odgroma. Szybko zmieńmy pozycję. Tutaj o, motorówka już płynie. Chciałem zrobić to po cichu, ale wiecie. Okej. Okay. Gdzie? Góra, dół, góra. Jeszcze jeden. U góry jest. Cześć. Bum. Hey Dennis, I hit the Medusa. Now the pirates sent a message about. Jason, Vas wants us dead. There's no time to talk. Come to a Maniki village. We need your help. Sukces! Zew Meduzy po trzech próbach. Okej, okay, porozmawiaj z Denisem. Teraz z powrotem do Denisa musimy lecieć. No kurde. Dobra, to pozbieram sobie co tu jest, tylko hejsiwo się zawsze przydam. Na zakup broni. Okej. Okay. Czy tutaj jeszcze coś jest? Aha, to jest chyba u góry. Czy powinna być taka strzałeczka, czy jest u góry, czy na dole. Jaka wiecie. Bardziej, żeby się zorientować. Przywracanie zdrowia, to wiem, Boże, samouczki, proszę was. Okej, okay, co my tu mamy? No gdzie to jest? A tu. Bardzo pasjonujące. Szukanie znajdzie. Paczka jest, okej. Okay. To chyba nie zostaje nam nic innego, jak się fast travelnąć. Może jeszcze zdążymy coś zrobić. Okej, okay, tutaj jeszcze coś jest. Na górze prawdopodobnie. Przed chwilą tutaj byłem. Jeszcze na górze. Dobra, to już nie nieważne już. Już nieważne. Okej, okay. Fast travel. Gdzie mamy iść? Do Denisa. To idziemy. Fast travele czasami się przydają. Nie powiem. Znaczy, jestem głównie też przeciwny fast travelingu, jeśli chodzi o, wiecie, naprawdę taką klimatyczną grę, typu na przykład Wiedźmin. Coś tam się też naprawdę sporo przydaje. No ale wiecie, zawsze lepiej sobie pozwiedzać, pochodzić, nałapać klimatu, cieszyć się po prostu grą. Ale na dłuższą metę robi się to po prostu żmudne. Zobaczmy, co baba ma. Kobieta, przepraszam, kobieta w podeszłym wieku. No, przyłącz, ale chcę użyć i zamiast strzelby snipera, znaczy łuk i karabiny snajperskie mam już w sumie. Towary konsumpcyjne, mogę kupić po prostu. No to ja nie będę wydawał na to, po co. Broń krótka, też by się przydała na dobrą sprawę. Wiecie, do tego brak amunicji, do tego tam coś takiego, MP5. Dobra rzecz, na bliską odległość. Bo skorpiona to... No i tak nie ma miejsca. Tu mamy FAMASa. O, to brzmi fajnie. Okej, okay. A właśnie, zapomniałbym o jednej ważnej rzeczy. Ja do karabinu snajperskiego.
remote villages, and trust me, they got some top-notch gear. Cześć, Dennis. What's happened? Vas prepares to attack our village. He is gathering weapons even as we speak now. My friends are in trouble too. What did the message say? They've been taken to somewhere called PC. Vas is gonna ransom them and then sell them anyway. Oh, this is good then. You have time. Jason, please, fight for us. The Rakyats will be murdered. If you can sabotage the weapons, it'll weaken Vas. It'll be easier to kill. I'll do it. Hopie. Już tyle ich zabiłem. I knew we could count on you. To całe wasze plemię dopiero robić. Shut off the alarm first, okay? If it is triggered, they will secure the weapon shed. Steal the explosives, then destroy the weapons. You got that? I got it. Okay. Good luck. Good luck, pan. Zabawa w psucie. Idź do obozu Drwali. Będziemy ciąć drzewa teraz. Nie, nie, to bez przesady. Tak żartowo myślałem. Nie. Mi się język prączy. To jest oznaka właśnie po nocce nagrywania. Okej, okay, co my tu jeszcze mamy? To my już nic nie zrobimy. O, tapiry. Możemy jeszcze łownąć parę tapirów. Upolować, czy się... Może do czegoś się przydadzą. Na pewno coś tam było z tapirami związanego. A tam są dalej troszeczkę jeszcze rekiny. A mi jest jeden potrzebny na portfel większy. Cześć, ja wiem, czy teraz mi tak portfel potrzebny. No nie za bardzo. Nie za bardzo. Ale wiecie, jak jest. Czemu nie? Okej. Mistrzowski strzał. Gdzie są te tapirki? Aha. Na wstępie widzę, że nam tamten nam spieprza. Tamten w sumie też. Jeszcze gdzieś tam był jeden, ale chyba został ubity. Czyli mamy trzy skóry łącznie. Ach, snajperka. Boże, jak to ułatwia wszystko. Nie trafiłem. Dobra, nie będę zmieniał amunicji. Po prostu do niego strzelny. Pozbierajmy skóry. Chyba cztery tapiry zostały zbite. Na pewno... Kurde, pełno jak zwykle. No nie no. Macie kranę. Spieprza. Co im się podziało? Uleczymy się, gdzieś tu był tapir, jeszcze jeden. Mamy dwa tapiry już. O, kolejny. Standardowo muszę przeładować. Jak on zapierdziela szybko. A tapirów jest tutaj spoko, pod dostatkiem. Znaczy spoko, sporo, przepraszam. A pod dostatkiem jest tapirów. Oj, złapał go za nóżkę. Ujej, jak słodki. Okej, okay, jeszcze jeden był gdzieś tam na tyłach. Tu jest masakrycznie dużo. Okej, okay, całej gromada. Całej gromada, całe plemię tapirów. Wykonanie przedmiotu, wykonywanie. Już mi się język plącze, naprawdę. To źle ze mną. Ładownice, skóra dzika, potrzebna na ładownice, plecaki, łup, skóra dingo, dingo, kabury, skóra rekiny jednego, coś mi jeszcze było potrzebne do tego, te koźlęca, koźlęca, dzika, dingo, ładownica dzika, kołczan. Tapira, a jest tapira, okej, okay, to jeszcze jeden, cześć. I znowu nie mam amunicji. Muszę sobie więcej amunicji, to znaczy rolę zasobniki na amunicję zrobić. Dobra, możemy zrobić kołczan. Skóra niedźwiedzia, okej, okay, to już
zaczyna być grubo. I w pobliżu gdzieś jeszcze były rekiny. Jeden się przyda. Na dodatkową kaburę. Polowando, polowando. Polowanie. Trochę jest drogi. Trochę drogi jest. Boże, budzik. Po prostu zapominam o budziku. Teraz go wyłącz. Po tym odcinku dokładnie go wyłącz. Naprawdę. Dzisiaj. Widzę jakieś zwłoki. Puszki. Jaszczą. Jaszczą chyba do niczego nie będzie mi potrzebny. Gdzieś tu powinny być rekiny. O rany. Tylko gdzie? Tu jest. Chodź. Bliżej podpłyń. No, zbieraj. Mamy to. Mamy kaburę, mamy full. Kabury pełne już. Kabury wytrzymała, kabura po... Aha, jeszcze na portfele mi potrzebna ta skóra rekina. Raczej tutaj... A, Boże. Ostatni strzał mi został. No i nie ma amunicji już, a tam płynie kolejny. Szybciej, gościu. Jason, szybciej. Szarki płyną. Dobra, przy pomyślnych wiatrach i dobrych prądach złapiemy jeszcze jednego. Będziemy mieli portfel. Szybkie kraftowanie z Hubem. Poradnik szybkiego kraftowania. Idź, napierdzielaj. Tyle. Już chyba przestał płynąć już. Otrzymał tu nagle, o, pływa szark. Tak była wiadomość ostatnio, że tą jakąś tam gwiazdę porno wzięło. Szarpnął rekin. 21 szwów ponoć ma. A nie wiem, niestety nie wiem, o kim mowa dokładnie. Było napisane tylko, że gwiazda porno. I wytrzymałem portfel perfekto. Okej, gdzieś tu jeszcze powinna być skrzynka. Dobra, ludzie, dzięki za oglądanie. Myślę, że to na tyle w tym odcinku. I widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się. Cześć.